A my teraz o fantastycznym koncercie, czwartym koncercie Niepodległości. Witamy Olę Turkiewicz z nami, organizatorkę tego wydarzenia. Ola, to już będzie czwarty koncert. Zgadza się, dzień dobry. Czego możemy się spodziewać, bo koncert już jutro w Warszawie. Tak, w tym roku troszkę odmienna tematyka, albo może bardziej nietypowa niż co roku. W tym roku chcemy przedstawić mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, religijne, które brały udział w walce o niepodległość Polski. W związku z tym również muzyka pójdzie mocno w stronę etniczną, również jak zwykle jednak z powiązaniami jazzowymi, troszkę symfonicznymi. Na scenie będzie ponad 20 muzyków. Miałem zapytać się o te utwory, które wcześniej pojawiały się w poprzednich edycjach. Takie, które dla wielu osób wychowanych w czasach, kiedy na wszelkich apelach, właśnie z okazji 11 listopada, męczyły się słuchając utworów typu Wojenko-Wojenko. I tam też pojawiały się u was te piosenki. Natomiast brzmiały one zupełnie inaczej. Zdecydowanie. Przedstawiamy pieśni patriotyczne, które są nam bardzo dobrze znane właśnie z tych nudnych akademii. Z perspektywy muzyka natomiast okazuje się, że mają niezwykłą harmonię, są bardzo pięknie zbudowane melodycznie, mają wspaniałe, bardzo ciekawe, poetyckie wręcz teksty i przedstawienie ich w tym nowym świetle to jest takie świeże powietrze. Bo powiedzmy, w jakim muzyki. Świetle, w jakiej przestrzeni w ogóle to się odbywa? Odbędzie się to jak zwykle co roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, które też niezwykle inspiruje. Odbywa się to w sali pod Liberatorem, czyli w tej wielkiej, industrialnej takiej scenerii, która rzeczywiście jest niezwykła i też nadaje tonu temu koncertowi. No a nad głowami publiczności artystów wisi replika wielkiego samolotu, który przylatywał z pomocą dla okupowanej Warszawy. Tak, tak, do powstańców rzeczywiście. O której godzinie koncert? Zapraszamy na 20:00. Do Muzeum Powstania Warszawskiego. A strój, rozumiem, inspirowany tegoroczną muzyką, którą wykonacie już jutro? Tak, tak, jak najbardziej. Jest to strój inspirowany kresami, strojami kresowymi. Haft, który tutaj widać, to jest haft ukraiński. No i będzie takich sporo akcentów właśnie tych naszych kresów. A co to będzie za piosenka za chwilę, którą usłyszymy? A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć. Zapraszamy bardzo serdecznie na scenę. Zapraszamy. Dziękuję. Cię, Olu. A my mamy do rozdania jeszcze dla Państwa... Aż 10 zaproszeń na ten jutrzejszy koncert. Przypomnijmy, to jest w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyjątkowe wydarzenie, wcale nie przypominające tych nudnych akademii, o czym zresztą za chwilę będą Państwo mieli okazję się przekonać. A my już się żegnamy. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony kulturalny bardzo czas i zapraszamy oczywiście za tydzień, punktualnie 15:55, sobota, albo do internetu, prawda? Jak ktoś nie zdążył. Kulturalni.pl, tvp.pl, mamy coraz więcej wizyt na tej stronie i cieszymy się, proszę tam chodzić jeszcze częściej. Do zobaczenia. Bo takie dziedzictwo wziął.